Witam Was tutaj, cześć, witamy wznowu. I jak widzicie ten panel, no to chyba nie ma innej wiadomości, jaką bym mogła Was przekazać. Sam się zdziwiłem, naprawdę, ale dokładnie wiecie o tym. Update 6.7.0 dodający Park Life pojawił się, już możecie go pobrać i naprawdę trochę zmienia, trochę zamiesza i trochę zmienia. Jak każda aktualizacja trochę zamiesza, do miasta przybyli turyści. Spraw, aby Twoje miasto stało się atrakcją turystyczną dzięki nowemu modelom turystycznym. Nowy widok informacyjny turystyczny zapewnia więcej cennych informacji na temat aktywności turystycznych niż dotychczas, a także o atrakcyjności różnych atrakcji w mieście. Przydrożne drzewa zawsze pozytywnie wpływają na zanieczyszczenie hałasu, a od teraz taki korzystny wpływ wywierają wszystkie drzewa na mapie. To jest bardzo przyjazne, bo tego nie było wcześniej. W menu rekreacji kształtowania krajobrazu i Park Life dostępne jest teraz jeszcze więcej rekwizytów, pomocą których ozdobisz swoje miasto. Dobrze, i tak, zanim zaczniecie mi tu krzyczeć, mogę już to kupić? Niestety nie możecie go kupić. Będziecie mogli to kupić prawdopodobnie jutro lub w przeciągu najbliższego tygodnia. To jest naprawdę. Jak pojawia się już update, to już znaczy, że. O, to jutro albo pojutrze już się to pojawi. Więc tak, wczytamy sobie ostatnią grę, którą włączałem. I wam pokażę, bo trochę się tu zmieniło. Naprawdę, naprawdę. Ja się zdziwiłem, że to jest w ogóle Park Life. Ja nie wiem, co teraz robię, bo trochę nie byłem na niego przygotowany, ale widzę, że szybko grają. Jedyne, czego nie ma póki co już w tym update'cie i przygotowania, to nie ma pod Country Radio. To jest właśnie, się pojawia z Park Life'em normalnie i ma się pojawić, ale nie wiem, może zobaczymy. Może będzie chwilę później, ale na pewno jest, to znaczy, że się będzie działo. Dobra, chwila. Ja sobie przyciszę tylko radyjko. Dobra, przyciszę sobie radyjko. I jak widzicie już na samym początku, trochę się tu zmieniło. Jest mniej ikonek, może i czytelniej, ja tam tego nie wiem. Tutaj jest tak samo, ogólnie w większości opcji jest tak samo, ale najpierw przejdźmy po kolei. Czyli wchodzimy sobie w podgląd i klikamy sobie kamera kinowa. Wiele z was może już to kojarzyć z mojej serii na PC. Lub po prostu graliście na PC. To jest kapitalna rzecz, to jest bardzo późno weszło do Cities. To jest taka kamerka, która sama się kręci po całym mieście, możecie sobie podglądać, jak wygląda twoje całe miasto. Genialne, po prostu genialne, w końcu to dodali. No długo czekaliśmy na to, ale jak mamy, no to widzicie. Samo się to zmienia, samo się ustawia, same tam różne funkcje wybiera. I to się na pewno będzie mi przydać do teraz każdego nowego odcinka. Trochę szkoda, że dzisiaj dla was pojawi Mass Transit, a ja jeszcze nie byłem na tym update'cie, więc nie mogę wam pokazać tego. Ale w kolejny odcinek już na pewno w tym właśnie magicznym czymś będzie. Więc jak widzicie, proszę bardzo, trochę tego tutaj mamy. No, czemu by nie? Dobra, no to tak, to jest ten podgląd, ale już bez przesady. Mamy wszystkie drogi, które były wcześniej i z tego co widziałem, tutaj na razie nie ma nic. I jakby coś, jeżeli nawet kupiliście Park Life'a, w Season Passie cały czas go nie dostaniecie. Mamy tutaj teraz wszystkie te nasze tutaj ustawienia, dzielnice i tak dalej. Tu się jeszcze pojawią dzielnice, nie, to nie tutaj. Tu się jeszcze opcja pojawi do dzielnic właśnie z parków. I tak, tutaj jest trochę tego dużo wrzucone, bo tu jest aż elektryczność, woda i ścieki i zagospodarowanie odpadów. No i jeszcze ogrzewanie, jak ktoś ma snowfall. Więc tego jest teraz tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Dalej, mamy tutaj zdrowie i edukacja, tak schowana. Później jest policja, straż, jak ktoś ma natural disaster, to jeszcze jednostki ratunkowe i tego typu budynki, rekwizyty. Później komunikacja jest komunikacją, nic się nie zmieniło. Ile mieliście tego, tyle teraz będziecie mieli. Chociaż jak ktoś kupił Park Life, no to się pojawią jeszcze dwie nowe opcje, ścieżki, ale to później. Ścieżki dla pieszych i autobusy turystyczne. I dalej, zamiast parków mamy rekreację. Ja nie jestem w 100% pewien, czy tutaj się pojawi Park Life i wszystkie parki, ale prawdopodobnie to będzie tutaj. I tak. Parki jak były, tak są. Teraz te wszystkie, co były wcześniej, ale jest jedna opcja. Tutaj mamy oczywiście nasze jeszcze tutaj to, co innych dodatków, Biokopuły na przykład, ale to w końcu po tylu latach możemy stawiać projekty. Nie, bo jakimś miejscach, gdzie jest jasno, akurat wiem gdzie. Ostatnio tutaj pracowaliśmy. Zobaczcie, nie tutaj, tylko. Poczekajcie, tutaj, no tutaj jest jasno. Zobaczcie, możemy sobie postawić budynek i obejrzeć go. Wejdźmy sobie na przykład jako postać. I zobaczcie, możemy sobie obejrzeć, postawić. No tutaj
tutaj jest cały czas ten bug, więc do paradoksu prosimy o naprawę. Powiem wręcz, że jest nawet większy niż był wcześniej. Ale no dobra. Ale możemy stawiać teraz poszczególne rekwizyty. Nie wiem, czy tu mamy na przykład fontannę. Nie, to nie jest fontanna. Ławeczki. Latarnia. O, to jest to. Nie, no. Że dodaliście mi latarnię, to akurat jestem bardzo wdzięczny, bo to jest jedna z tych rzeczy, która jest naprawdę bardzo irytująca, że nie dało się postawić. Dalej, mamy na przykład coś takiego jak fontanna. Postawmy sobie tutaj. Znaczy, macie fontannę, śmietnik, karuzela. No i jest tego od masy teraz. Tym bardziej, że tego będzie jeszcze więcej później. Nawet widzę, że jest tego więcej niż jest na PC. A to ciekawe. Śmietniczki, nawet tutaj takie te domki, tutaj na przykład są takie fajne, te kwietniki, poczekajcie, tam pokażę, że one są inteligentne. Inteligencja w Stis jest zmudna, ale jeżeli nie. No jednak nie. Nie można niestety stawiać na sobie, ale nie są niestety takie, bo normalnie na PC się one łączą ze sobą. No i tutaj mamy jeszcze parę rzeczy i tutaj jest jasłownica. No dobra. Dobra, to tak. Dalej tutaj jest budynki unikatowe, tu się nic nie zmieniło, tak samo w dziełach architektury. I dalej, przechodzimy do tego miejsca, gdzie się też trochę zmieniło, bo mamy kształtowanie, było tak jak jest, ścieżki, było tak jak jest, drzewa, mamy więcej drzew, bo te park life'owe, tutaj proszę bardzo, jest tego dużo, mamy sekwoje chyba już były, ale mamy na przykład tutaj takie drzewo kwitnące, inne, drzewo jeszcze inne, tutaj mamy szorstką, no wiecie o co chodzi, cheese. Tego jest teraz o wiele więcej, jak widzimy, ale jest główna rzecz, która się zmieniła i o niej mówiłem właśnie w ostatnim odcinku, który nagrywałem dosłownie chwilę temu. Jeżeli sobie zmniejszymy rozmiar, możemy stawiać i do tego nam się teraz już zechce w jednym miejscu, bo to było zepsute, że stawialiśmy jeden, nie mogliśmy nigdzie znowu postawić. A teraz znowu wróciliśmy do gry, możemy znowu tutaj robić parki. I to bardzo dobrze, bo akurat do Park Life to drzewa są bardzo potrzebne i teraz możemy znowu to robić. Jestem bardzo z tego zadowolony, ale jakby tego było mało, mamy jeszcze opcję jak zrobić sobie, czekajcie, nie, to jest trochę przyduże. To też jest trochę przyduże, to jest mniejsze. Zobaczcie, czekajcie, wejdzie mi tu gdzieś. Tu, proszę bardzo. Takie tutaj możemy też robić zarośla na dole, aby się tutaj robiły. No, akurat ja tutaj jestem w mieście, więc nie mam zbytnio tego gdzieś stawiać. Jeszcze się zrobi oczywiście noc. A nie mogę tutaj w tym mieście kręcić dniem i nocą. Ale ogólnie mniej więcej rozumiecie. Tu są takie nowe krzaczki, które możecie sobie stawiać na ziemi i one bardzo dobrze zajmują. I najważniejsze. Nie wiem, czy ktoś kojarzy w ogóle, co to jest kamień. Do tego momentu kamienie to było właściwie do niczego. Ale po tej aktualizacji kamień to kamień. Kamień to w końcu coś, co warto postawić w mieście, bo faktycznie można z niego coś zrobić. Tak wyglądały dotychczas kamienie. Nuda i bonus wada. Poczekajcie, nie. Ja muszę sobie zrobić tutaj dzień, bo tak to z niczym nie pogadamy. Ciach. I zobaczcie, tak wyglądały kiedyś kamienie. To jest przeszłość, powiem tyle, to jest przeszłość. Wywalmy to i spójrzmy, jak teraz powinny wyglądać. Idziemy sobie na koniec i tak, zacznijmy sobie... Nie. Pójdźmy z grubej beczki. Postawmy sobie, nie, czekaj, coś takiego, tu jest taka jaskinia piękna i zobaczcie, już samo to całkiem nieźle wygląda, ale powiedzmy, że to mnie mało satysfakcjonuje, więc pójdźmy o coś o krok dalej. Postawmy tutaj sobie, można stawiać nawet po części w sobie, nie jest to tak dobrze rozwinięte jak na PC, ale jak to ktoś powiedział, lepsze to niż nic. No i tak, i proszę bardzo, możemy sobie stawiać i już nie jest to idealna tekstura, jak to jest na wersji właśnie PC. To trochę szkoda. Możemy też to oczywiście tymi kręcić wszystkimi. Ale mam nadzieję, że to jeszcze zostanie dopracowane później. Chociaż później w Stiska nas po prostu się pojawia kolejny dodatek. Ale tak czy siak zawsze na początku, kiedy nowy update zostanie pokazany i ludzie z niego korzystają, pojawi się później zawsze bug fix set i tak dalej, żeby ponaprawiać te niedociągnięcia, które właśnie tutaj są i będą i to właśnie miejmy nadzieję. Oczywiście mam też takie jakieś inne kamyczki, to nie są tylko takie te głazy, które mi się podobają, one mi się bardzo podobają, bo te są na przykład takie jak z Westworld czy coś. No, ale jak widzicie, nawet drzewka są na niej. Bardzo tutaj całkiem to nieźle będzie to wyglądać. W końcu będzie można robić coś z kamieniami. I tak szczerze powiedziawszy, to jest już prawie wszystko.
Ale mówię oczywiście prawie, bo jest jeszcze jedna rzecz ważna. Nie ma, tak jak mówiłem, przed tym tego radia. Mamy koncerty, czego nie ma na Xboxie, ale to nie o to mi chodziło. Czy w przepisach coś się zmieniło? Bo tutaj w sumie nie patrzyłem. Nic nie zmieniło. Ale tak jak było to napisane tam, mamy nową mapkę. Mapka się zwie Turystyka. I to nam trochę zmienia, bo mamy legenda, turyści brak. Średni poziom atrakcyjności miasta jest na 81%. Wizyty turystów na tydzień to jest 1600. Mamy w końcu jakieś cenniejsze rzeczy. I atrakcyjność. Co jest atrakcyjne w naszym mieście? I takie różne rzeczy. Nie wiem zbytnio na czym... A, no tak. Bo turyści to jest wszystko, co jest turystami. Atrakcyjność to jest, co jest atrakcyjne. I możemy sobie podejrzeć wszystkie monumenty, jakieś większe parki czy coś. I widzimy sobie bardzo, bardzo pięknie bezpośrednio. Na przykład mamy tutaj stadion, na którym ostatnio trochę przegrywamy. A mi się nie podoba. I turystów, czyli na przykład tutaj mamy tutaj płynie statek, czyli są w nim jakieś turyści, jeżeli się podświetla. I tego typu różne rzeczy. Nie wiem czemu to się nie podświetla jako turystów. Pewnie nie ma teraz po prostu rakiety. I dlatego. Ale na przykład tutaj mamy statki, które płyną z turystami do nas. Więc to będzie nam na pewno bardzo potrzebne. I póki co, to jest tyle, co wam mogę pokazać. Bo więcej na razie nie ma. Nic się jeszcze więcej nie pojawiło, ale jak się pojawi, to oczywiście możecie liczyć na nie. Tylko z tym, że jeżeli się to pojawi jutro, to niestety będzie to gdzieś późniejszym wieczorkiem, bo ja też muszę dojechać do domu. A nie mogę tak szybko tego wszystkiego zrobić. Więc co tu dużo mówić, kończę to z naszą... Tutaj właśnie naszym rollercoasterem. Kończę z naszą kinową, nową, piękną kamerą. Naprawdę jestem z tego zadowolony, że w końcu chociaż to dodali. A to, że wszystkie kamyczki i tak dalej, po prostu perfekto. I co tu dużo mówić, tylko czekać, aż się pojawi cała reszta. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę i tak dalej. Jeżeli nie chcecie przegapić, jak będę właśnie pokazywać resztę, tutaj się trochę przycięło to, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, pozostaje nam tylko czekać, no i oczywiście upgrade'ować. Niestety na ten update musiałem czekać prawie 2 godziny, ażeby się pobrał, więc trochę irytujące. Ale sądzę, że było warto. To dużo mówić. Do zobaczenia. Cześć!